cześć wam dzisiaj, jest wizualnie widzicie drugi odcinek Tonego Hawka trójki. Nie wiem dlaczego mi mycha cały czas coś niby wczytuje w tle. Może mnie zaraz wywali, będzie dopiero fajnie. Nie to, żebym nagrywał jeden odcinek po drugim, ale poszedłem sobie zjeść śniadanie, żeby nie było. Czy my już możemy skoczyć na drugą planszę? A jeszcze musimy na pierwszej trochę podzielić, bo tu jest taki bajer, że każdą kolejną planszę odblokuje się, wykonując zadania z pierwszej planszy. Na pierwszej planszy było troszkę zamieszania ze względu na to, że ta gra jest szybka i mam wrażenie, że jest ciut za szybka dla mnie. Czym się robiło Rayla, tym się robiło Rayla. Okej. Spróbujemy zrobić jedno z najprostszych zadań tutaj, czyli wszystkie Rayle odblokować. I może nam się uda od razu skoczyć na drugą planszę. No dobra, nawaleliśmy troszkę. No! Jej! Jest! I ukryte przejście otwarte tam gdzież. Tu gdzież. Tu nie, całkowicie z drugiej strony. Not the smartest move. Próbowałem złapać jeszcze, czego nie było widać. Czym się tu robiło? Czym się robiło, tak. Ouu, ale się rozsmarowałem. Normalnie jak Nutella na chlebie. Próbowałem jeszcze zahaczyć Molten Bucket. Nie wiem jak to będzie po polsku, kurka. Molten Bucket po polsku to będzie ten wiaderko. Wiaderko z... Kurde, chciałem powiedzieć, z lawą. Seriously? Wizu, come on! Poczułem zęby. Powinienem je wymyć w takim razie, nie? Taki był chyba plan. Ale odblokowaliśmy sobie drugą planszę! Kanada! Oh, Canada, my home and native land. Kurde, nie pamiętam. Pamiętałem kiedyś hymn Kanady na pamięć. Polskiego nigdy nie znałem całkiem na pamięć, a hymn Kanady pamiętałem, no ale dobra. Jako, że ten odcinek nam w miarę szybko poszedł, może zrobimy taki bajer, że skoczymy sobie zobaczyć, jak wygląda Kanada. Tak tylko, żeby się troszkę pobujać. Change level, Kanada. Od razu zrobiło się chłodno. O ile dobrze pamiętam, Zam lodu, Kanada była moją ulubioną planszą. Te modele są awesome, są awesome. Koleś chyba próbował polizę. Coś się zrąbało z grafiką, bo jeżeli dobrze widzicie, jest moja myszka, nie ma mojej myszki. Ten wygląda dobrze, ale tamtemu głowę tak zaiweniło troszkę w bok. Kanada była moją ulubioną planszą za dzieciaka, ze względu na to, że udawało się tu robić nieziemskie... Aha, źle położyłem rękę na klawiaturze. Nieziemskie komba. Małym kosztem. Yep, ma rację. That just sucks. Jak to się robiło, żeby nie paść na ryj? Tu się dało jakoś tak skoczyć do przodu. O właśnie, to co mi teraz wyszło, bez skręcania. I chciałem wylądować na drugiej rampie. No dobra, moimi kroczkami, w końcu się tego nauczę. Może nie dziś, ale zobaczyliśmy przynajmniej kawałek nowej planszy. I znów to za... So awesome.
Wiem, że to było lame. Może za nisko skaczę jeszcze, za małe parametry. Za chudy w uszach miał to jestem. Kompletnie nie, kompletnie mi nie wychodzi. No dobra. Chleb z ziarnem prawdopodobnie mam go na zębach. Come on, come on. Ogólnie plansza kanadyjska jest bardzo fajna, bo jest taka mroźna, zimowa i bardzo klimatyczna. To jest miejsce... Czy ja przeleciałem przez deski? Czy ja przeleciałem przez deskę? Nic nie udało mi się do tej planszy wbić na razie. Ale zobaczyliśmy kawałek. Herbatka na bok. Moimi krokami. Teraz jest lepiej, bo moja postać jeździ wolniej, więc w miarę ogarniam, co się dzieje. Nad szybkością popracujemy w przyszłości. Tak, właściwie nic mi się nie udało zrobić. I metodą małych kroczków spróbuję ogarnąć powolutku, powolutku tą grę do imponującego poziomu. Takiego jak lata, lata temu. Jump. Dobra, chyba styknie. Save game, jest. Jest. A ja dziękuję za uwagę. Hej. Zabrakło uderzenia. Jak to było w Pytuś, panie Walta Disneya? Nie było plusku.